Dzień dobry, Anna Lewandowska-Kasprzycka. Witam Państwa w regionalnym wydaniu Kroniki. Oto najważniejsze informacje. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Kilkudziesięciu nauczycieli w naszym regionie zostało wyróżnionych odznaczeniami. Lekarze rejonowi w Słupsku protestują przeciwko sytuacji kadrowej w przychodniach. Japońska stocznia zbuduje 5 statków dla polskiej żeglugi morskiej. Dziś podpisano kontrakt o wartości 100 milionów dolarów. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, święto pedagogów. Jeżeli nie możemy być bogatsi, to bądźmy choć mądrzejsi, powiedział wojewoda szczeciński Marek Tałasiewicz podczas spotkania z nauczycielami. Wojewodowie i kuratorzy zasłużonym pracownikom oświaty wręczyli odznaczenia i nagrody. Marek Tałasiewicz podkreślił, że 7% mieszkańców województwa szczecińskiego ma wyższe wykształcenie, co jest jednym z lepszych wyników w kraju. Życzenia nauczycielom złożyli kurator Czesław Plewka i arcybiskup Marian Przykucki. Mówili o wyjątkowej odpowiedzialności, jaka spoczywa na zawodzie nauczycielskim. Dla 105 tysięcy nauczycieli, pedagogów i pracowników instytucji oświatowych w województwie koszalińskim podstawowym problemem, jak wszędzie, jest brak pieniędzy. Podczas dwudniowych uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej o problemach finansowych mówili prezydent i wojewoda. Obaj życzyli nauczycielom, by za rok można było powiedzieć, że w oświacie pod tym względem jest lepiej. Struktura nam się uszczupla, zmniejsza się ilość instruktorów z roku na rok, brak pieniędzy na wyposażenie poszczególnych pracowni. No ale pracujemy jak tylko potrafimy najlepiej. To nie jest to zawód, ale rzeczywiście powołanie. Jakaś służba po prostu. Ja rzeczywiście zaczynałam pracę w takich samych warunkach i ją będę kończyła po 35 latach. Ale gdyby mi przyszło jeszcze raz wybierać, też bym została nauczycielem. Dziś z okazji święta nauczyciele i uczniowie mieli wolne. W województwie słupskim pracuje ponad 6 tysięcy nauczycieli w 176 szkołach podstawowych i 35 średnich. W Słupsku od 26 lat funkcjonuje Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Jej absolwenci po 5-letniej nauce uzyskują tytuł magistra. Studiuję właśnie matematykę i interesuje mnie matematyka już od szkoły podstawowej. No i myślę, że zawód nauczyciela będzie dla mnie odpowiedni. Zależy mi na zdobyciu tytułu magistra, a nie na pracy w szkole. Już od szkoły podstawowej miałam bliski kontakt z moją nauczycielką od matematyki. I tak ona jakoś wpoiła mi tą chęć do studiowania matematyki i w ogóle do uczenia dzieci. Nie wszyscy absolwenci WSP znajdą zatrudnienie w szkołach. Mimo coraz trudniejszych warunków pracy i niskiego wynagrodzenia, wśród absolwentów szkół średnich wzrasta zainteresowanie kierunkami pedagogicznymi. Dla niektórych takie studia są szansą na zdobycie wykształcenia. Wielu studentów, przynajmniej w pierwszych latach nauki, myśli poważnie o poświęceniu się temu zawodowi. Będę pracować jako nauczyciel. Dlatego wybrałam ten kierunek, ponieważ mnie interesuje i pasjonuje mnie praca właśnie z dziećmi. To moje przekonanie już trwa od podstawówki. Wiedziałem od podstawówki, że będę nauczycielem. Jednak młodzież przyznaje, że praca w zawodzie nauczyciela nie jest kojarzona z życiowym sukcesem. Zauważa się, że autorytet nauczyciela w tych czasach zginął, już właściwie chyli się ku upadkowi. Młodzież inaczej do tego zawodu też podchodzi i właściwie już inaczej jest nauczyciel traktowany już. To jest jedynie taki człowiek, który się jakoś chce tam spełnić w życiu, taki altruista, który chce się poświęcać, ale nic z tego raczej nie ma. Znaczy żadnych korzyści materialnych, raczej tylko takie duchowe dla siebie. Dla mnie nie jest to człowiek sukcesu, to jest kwestia powołania. Wynagrodzenie profesora nadzwyczajnego zatrudnionego w szczecińskiej uczelni wyższej wynosi około 1600 zł brutto. Początkującego asystenta 846 zł. Po roku może liczyć na 100 zł więcej. Nauczyciele akademiccy przyznają, że część z nich zarabia na utrzymanie swych rodzin kosztem własnego rozwoju naukowego. Jeszcze skromniej zarabiają nauczyciele szkół podstawowych, średnich i wychowawcy przedszkolni. Początkujący nauczyciel z dyplomem magistra otrzyma 596 zł, przed emeryturą o 200 zł więcej. Dobry nauczyciel to ten, który potrafi nie tylko pracować z uczniami, ale również podwyższać swoje kwalifikacje, czytać specjalistyczną literaturę, tworzyć własne programy autorskie. Właśnie takiego zaangażowania pedagogów oczekują od pracowników oświaty autorzy reformy oświatowej. Tymczasem sami nauczyciele przyznają, że zamiłowanie do zawodu, a nawet powołanie, to za mało, żeby wychować nowe pokolenia uczniów. Słupscy lekarze rejonowi protestują przeciwko sytuacji kadrowej w przychodniach. Oświadczenie podpisane przez kierowników niemal wszystkich rejonów skierowali do prezydenta miasta. Zdaniem protestujących w słupskich przychodniach brakuje lekarzy, natomiast rosną kolejki pacjentów. Zdarza się, że jeden lekarz przyjmuje nawet 70 osób dziennie. Jak mówią, lekarze są przemęczeni i nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków. Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej twierdzi tymczasem, że sytuacja nie jest tak dramatyczna i że do pracy są przyjmowani nowi lekarze.
Dyrekcja Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej serwuje taki pogląd, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do zatrudnienia kilkunastu osób w Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Chodzi głównie o rejony ogólne. Przy czym zapomniała jak gdyby dopowiedzieć jednej rzeczy, że większość z tych osób pracuje na przykład raz w tygodniu 4 godziny czy 5 godzin. Czyli praktycznie 6 osób zatrudnionych robi tak zwany jeden równoważnik etatowy. Kierownicy kilkunastu słupskich przychodni rejonowych skierowali pisemny protest do prezydenta Słupska. Miasto twierdzi, że dysponuje zbyt skromnymi środkami, by poprawić sytuację lekarzy. Chce jednak jeszcze w tym tygodniu spotkać się z przedstawicielami związków. W czwartek o godzinie 12 spotykamy się i mam nadzieję, że po stanowisku Rady Nadzorczej, po stanowisku dyrektora, bo przecież to głównie jego sprawa, to on zatrudnia, on jest pracodawcą, po tym stanowisku będę mógł dopiero wyjawić określone nasze, że tak powiem, próby rozwiązania tej sytuacji. Część lekarzy rejonowych nie chce dłużej czekać na zapowiadane zmiany i reformę służby zdrowia. Jeszcze w tym miesiącu kilkoro z nich zrezygnuje z pracy i przyjmie atrakcyjniejsze propozycje w innych instytucjach. Lekarz pracujący w przychodni zarabia niespełna 800 zł. Większość lekarzy, którzy podpisali się pod protestem skierowanym do władz miasta, nie chciała nam udzielić wypowiedzi w obawie przed represjami ze strony przełożonych. Swoją sytuację lekarze określają jako kryzysową. Twierdzą, że są u schyłku sił i że wkrótce może dojść do całkowitego załamania lecznictwa podstawowego w mieście. Trudno jest sobie wyobrazić, co będzie, jeśli lekarze wszystkich słupskich rejonów przystąpią do strajku. Kronika Piotr Ostrowski, Słupsk. Japońska stocznia koncernu Mitsui zbuduje 5 statków o nośności prawie 35 tysięcy ton dla polskiej żeglugi morskiej. Szczeciński armator zamawiał już statki w Japonii 20 lat temu. Najnowszy kontrakt jest efektem przetargu, do którego przystąpiły stocznie z całego świata. Polska żegluga morska od 2 lat realizuje program odnowy floty zakładający budowę około 30 statków. Podpisany dziś w Szczecinie kontrakt przewiduje budowę 5 tzw. jeziorowców, największych statków mogących wpływać na amerykańskie Wielkie Jeziora. Jednostki o nośności około 35 tysięcy ton, wyposażone w 4 dźwigi, będą powstawały w stoczni koncernu Mitsui w mieście Chiba. Oprócz wysokiej jakości pracy i krótkiego terminu realizacji kontraktu, Japończycy zaproponowali korzystny system kredytowania budowy statków. Koncepcja finansowania przy użyciu banków japońskich będących w posiadaniu grupy, z którą negocjowaliśmy, jest kogwarantowana przez organizację rządową MIKI, czyli rzecz, której nam brakuje jeszcze w ustawodawstwie polskim, aby móc promować zarówno budownictwo stoczniowe polskie, jak i możliwość operowania statków pod biało-czerwoną. W uroczystości podpisania kontraktu wzięli udział również przedstawiciele ambasady Japonii w Warszawie. Jestem zadowolony z zawarcia umowy pomiędzy polskim armatorem i japońskim koncernem Mitsui, gdyż oznacza to zacieśnienie więzi gospodarczych. Jest to dotychczas największy kontrakt na budowę statków dla polskiej firmy. Pierwszy z budowanych w Japonii 5 statków spłynie na wodę w marcu 1999 roku. Następne będą wodowane co 2 miesiące. W ramach programu odnowy floty statki dla polskiej żeglugi morskiej powstają również w stoczniach w Szczecinie, Warnie i Surabaya. Na rydach i w portach Wybrzeża Bałtyku prace rozpoczęły pogłębiarki. Największa w Polsce specjalistyczna jednostka inżynier Stanisław Łęgowski przypłynęła dziś do Ustki. Jednostka, która przypłynęła z Gdańska, ma za zadanie usunąć spłycenia na redzie Usteckiego Portu i pogłębić tor wodny do co najmniej 8 metrów. W ciągu 2 tygodni wydobędzie z dna morskiego blisko 100 tysięcy metrów sześciennych piasku, który powędruje rurą refulacyjną na brzeg. Tam zostanie wykorzystany przy odbudowie plaży. Pogłębiarka jest tak potężna, że może być zagrożeniem dla mola i portu, dlatego musi pracować w bezpiecznej odległości od nabrzeża. Ma 80 metrów długości i może czerpać z głębokości 30 metrów. Stanisław Łęgowski, obok bliźniaczego inżyniera Bukowskiego ze Szczecina, jest największą polską pogłębiarką. W Trzebiatowie otwarto dziś oczyszczalnię ścieków. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji współfinansujących te inwestycje. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna została uruchomiona dzięki pomocy duńskiego rządu oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pod względem rozwiązań technologicznych jest pierwszą tego typu w Polsce. W ciągu doby przetwarza 6 tysięcy metrów sześciennych ścieków.
Inwestycja uruchomiona została już w czerwcu tego roku. Jak się okazało, instalacja jest skuteczna, efektywna i tania w eksploatacji. Dzięki temu w ciągu kilku miesięcy znacznie poprawiła się czystość Regi. Pierwszym efektem działania oczyszczalni było udostępnienie turystom w sierpniu plaży w Mrzeżynie po wschodniej stronie ujścia Regi. Kąpiel w tym miejscu była od kilku lat zakazana przez sanepid. Na 24 października zarząd miasta Szczecina wyznaczył termin złożenia ostatecznych ofert przez 8 banków, które chcą udzielić miastu kredytów na inwestycje. Do tej pory zarządowi nie udało się wybrać żadnej oferty. Nie udało się jeszcze dojść do porozumienia w sprawie wysokości odsetek. Wiadomo jedynie, że miasto zaciągnie kredyt złotówkowy i dewizowy na 10 lat do wysokości 57 milionów. Oferty będą rozpatrywane do końca października. Po przeanalizowaniu przez amerykańską firmę konsultacyjną i zaopiniowaniu m.in. przez Komisję Budżetową Rady Miasta, projekt uchwały zostanie przedstawiony całej Radzie na sesji listopadowej. Kredyty zarząd zamierza przeznaczyć m.in. na remont ulicy Wyszyńskiego, budowę magistrali wodociągowej Mścięcino-Warszewo, uzbrojenie terenów pod budownictwo, ale i renowację śródmiejskich kwartałów. Szczecińska policja zatrzymała 17-latka podejrzanego o seryjne włamania do mieszkań i sklepów. Udowodniono mu 60 włamań i kradzieży. Artur D. po raz pierwszy został przyłapany na kradzieży, gdy miał 9 lat. Jako 12-latek przewodził grupie młodocianych przestępców, często starszych od niego. Wraz z kolegami okradał stojące na bocznicach kolejowych wagony. Przed sądem dla nieletnich stawał 40 razy. Kilka razy umieszczany był w ośrodkach wychowawczych w całym kraju, z których uciekał. Kradł również na przepustkach. Ostatnio działał głównie na terenie dzielnicy Pogodno w Szczecinie. Policja udowodniła mu ponad 30 włamań do samochodów i 60 do mieszkań i sklepów. Niewykluczone, że dokonał ich kilkakrotnie więcej. 17-latkowi grozi więzienie. Samochody i rowery pozostawiane w lesie przez grzybiarzy padają łupem złodziei. Kradzieży dokonują grupy nieletnich. Złodzieje obserwują przyjeżdżających do lasu kierowców, potem kradną praktycznie wszystko. Lusterka, wycieraczki, koła, reflektory, radia samochodowe, a nawet siedzenia. Łatwym łupem są również pozostawione rowery. Kiedyś jeździłem na grzyby, mam jeszcze stary rower, no to tamten zostawię sobie, pójdę, ewentualnie później szukam tego roweru, no ale ten to w zasięgu oku mam, no bo po prostu się obawia człowiek przed kradzieżą, przed różnymi, no bo różni ludzie są, dzisiaj to jest różnie, także człowiek lubi zbierać te grzyby, no ale ma obawy. Grzybiarze parkują samochody w widocznych miejscach, nie wjeżdżają w głąb lasu. Auta pilnuje wybrana osoba lub pies. W tym sezonie policja zatrzymała kilkanaście osób podejrzanych o okradanie lub dewastację samochodów. Do kołobrzeskiego portu jachtowego wpłynęły dwa żaglowce, wojewoda koszaliński i ARK. Tym samym zakończył się zorganizowany przez Koszaliński Okręgowy Związek Żeglarski i Ośrodek Telewizji drugi rejs dziennikarzy pod żaglami po Bałtyku. W wyprawie uczestniczyło 15 publicystów. Byli wśród nich dziennikarze Głosu Koszalińskiego, Polskiej Agencji Prasowej, Trybuny, Przeglądu Sportowego, Polityki, Żagli, a także miesięcznika Morze. Jachty Wojewoda Koszaliński i ARK odwiedziły 5 malowniczych portów wschodniego wybrzeża Bornholmu i zamieszkałą przez 101 mieszkańców wyspę Christiansø. Publicyści zwiedzali telewizyjne centrum Bornholmu, nawiązali kontakty z duńskimi dziennikarzami i przedstawicielami władz lokalnych. Podczas 200-milowej podróży przeżyli sztorm i bezwietrzną nudę na Bałtyku. Turniej deblowy w tenisie ziemnym samorządów lokalnych rozegrano w Górzycy w województwie gorzowskim. W turnieju uczestniczyli pracownicy samorządów z Gorzowa, Kostrzyna nad Odrą, Górzycy i Słubic. Puchar wojewody gorzowskiego zdobyli poseł Jerzy Wierchowicz, mistrz Europy wśród parlamentarzystów, i Bogusław Bil, wicewojewoda. Turnieje tenisa ziemnego w Górzycy rozgrywane są od kilku lat. W tym roku po raz pierwszy rywalizowali przedstawiciele samorządów. Dzięki zainteresowaniu tą imprezą funduszu FARE w przyszłym roku w Górzycy rozegrane będą mistrzostwa samorządów lokalnych z północno-zachodnich województw Polski i wschodnich landów Niemiec. Teraz to są już wszystkie informacje. Widzów Siódemki zapraszam jeszcze na 21.50. Wszystkich Państwa na regionalne wydanie Kroniki jutro o 18.10. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.